Na chciałem powiedzieć, że zanim ocenicie, wystawicie jakąś opinię w komentarzu, czy to gdzieś, obejrzyjcie ten film i do końca, bardzo zachęcam. Chciałem też przeprosić moich widzów, że dzisiaj nie pojawi się żaden odcinek z Fortnite, czy to z jakiejś innej mojej serii, więc chciałem was przeprosić i generalnie też nie polecam oglądać tego filmu, bo z niego nic, po prostu się ciekawego nie dowiecie. A o czym będzie ten film? Po pierwsze tak, o oszukiwaniu moich widzów, swoich widzów, o kłamstwie, o nielegalnej sprzedaży, o nieposzanowaniu swojego serwera Discord, o oszustwach. I o namawianiu do oszustwa, no ale to między innymi, więc zapraszam jeszcze raz do oglądania. Generalnie to jest film o Skam, znaczy Firebugu, no więc yy, przejdźmy do pierwszego podpunktu. Słuchajcie, ja wiem, że pod tym filmem może być dużo łapek w dół, bo Firebook pewnie będzie zachęcał swoich widzów, żeby łapkowali w dół. Nawet pewnie te dzieciaki nie obejrzą tego filmu, więc tu podejrzewam, że może też być dużo łapek w dół. Jeżeli Firebook coś odpowie na ten film, a nie sądzę, żeby odpowiedział, ale pewnie odpowie, znając jego reputację wśród dzieci, pewnie odpowie na ten film kłamstwami w moją stronę, ale ja na pewno się skonfrontuję tą wypowiedź jego, i na pewno nagram też jakąś odpowiedź do tego, do tej jego wypowiedzi, do tych jego kłamstw, które pewnie w moją stronę będzie kierował. A teraz już słuchajcie, przejdźmy do sedna sprawy, czyli do filmu. Zapraszam. A zacznijmy słuchajcie od najłagodniejszej kwestii, czyli promowanie skamu na YouTube. Promowanie skamu na YouTube. I to jest taka kwestia początkowa. Zaczniemy, oczywiście mocniejsze argumenty będą później, ale zacznijmy od tego, czyli. I tak jak mówiłem, promowanie skamu, nagrywanie filmików związanych ze skamem, nawet jeżeli on w tym filmie mówi, że oddaje bronię czy coś takiego, to jest nadal promowanie skamu. Nadal taki, te, taki dzieciak, taka mniejsza osoba e, wejdzie na ten film, zobaczy i powie: Ja też tak chcę, ja też chcę mieć takie bronie, ja też chcę tak robić. No i będzie tak robiła, i to jest nieuniknione, czyli tak czy siak jest to promowanie skamu. Nie zachęcam do oglądania takiego kontentu, więc myślę, że. To jest niezgodne nawet z regulaminem YouTube'a, bo to jest oszustwo, to jest nękanie, to jest e, promowanie oszustwa, dlatego myślę, że w tym momencie powinniście zobaczyć filmik, który nagrałem wczoraj, i tam tłumaczę jak można zgłosić taką osobę, czyli jeżeli macie taki sam pogląd jak ja, czyli że ta granie polega na skamowaniu i na promowaniu skamu i nawet w regulaminie, tutaj powinien wam się wyświetlać aktualnie na ekranie regulamin y, Fortnite'a i w regulaminie Fortnite'a jest nawet napisane, że takie rzeczy nie są dozwolone w grze. I to jest promowanie rzeczy, które nie są dozwolone w grze. Czyli to jest łamanie regulaminu. Czyli takie osoby konto powinno zostać zbanowane. Bo ta osoba łamie regulamin i namawia inne osoby do łamania regulaminu, i tak, jeżeli ten dzieciak lub ta osoba, która się mniej zna na grze, obejrzy taki filmik i powie: O, fajnie, on złapał jakąś lepszą broń, dostał za darmo. I ja też tak chcę, to powtarza to. Nawet jeżeli w tym filmie jest powiedziane, że e, to nie jest e, z, związane ze skamem, tutaj oddajemy broń, to nie jest skam. Bo tu bronie są oddawane, to jest tylko taka zabawa. To nawet jeżeli jest zabawa, ale to zachęca do promowania skamu przez inne osoby i do używania tego skamu przez inne osoby, to można porównać skam, jeżeli ktoś nie wie, jeżeli ktoś jest mniejszy i nie wie, skam to jest jakby. no to jest kradzież. Więc jeżeli powiedzmy, zabierzesz komuś broń i, i nie oddasz jej, tak jak większość osób robi po oglądaniu Firebuga filmów. To jest jakby pójść do sklepu, ukraść batonik. To jest na takiej samej zasadzie to jest karane przez prawo. To jest złodziejstwo. I Firebug do tego namawia czyli jest jakby podwójnym złodziejem ma podwójną winę w tym wszystkim bo on myśli, że on nie namawia ale to jest naprawdę. No i to jest właśnie namawianie do skamu. Dlatego nie popieram takiego działania i myślę, że to powinno zostać zbanowane i przez YouTube'a i przez Fortnite'a. Jeżeli macie takie same zdanie to musicie obejrzeć ten filmik, który w tym momencie Wam się wyświetla i zrobić to, co w tym momencie Wam się wyświetla na ekranie. Ok, więc szybka akcja, wchodzimy, wpisujemy Firebook, przechodzimy tutaj, w to miejsce, wchodzimy w informacje, klikamy tu, zgłoś użytkownika, zaznaczamy spam i oszustwa, przechodzimy na stronę, tu zaznaczamy nękanie i oszustwo, tutaj wpisujemy adres, oczywiście tu już będzie podany, E, tu nam się najpierw pokażą nasze materiały. Tutaj nie musimy nic zaznaczać. Zaznaczamy e, wszystkie materiały, które są związane ze skamem. Polecam Wam zaznaczyć te. Oto materiały. I jeszcze tutaj jest dobry materiał. E, któryś czekajcie. E, o, włamałem się na konto. To jest bardzo dobre. I tu piszecie po prostu. Yy, Namawia do oszustw w grze. Klikacie potwierdź, że nie jestem robotem. No i klikacie przejść i tyle. Dzięki. Siema. Więc tak, jeżeli ktoś nie oglądał y, żadnego materiału Boga, zachęcam, y, zapoznajcie się z nimi i zobaczcie jakie tam są kłamstwa, oszustwa, namawianie oczywiście do skamu. Każdy filmik u niego jest pod tekstem odnośnie skamu. Więc yy, jeszcze są filmy takie z Brawl Stars, ale to właśnie, no to tak, wiecie, łapanie się na, na coś co jest popularne w tym momencie. No i większej ilości tutaj jakiegoś wartościowego kontentu nie ma. Znaczy w ogóle tu nie ma wartościowego kontentu. Więc teraz tak, yy, to by było na tyle w kwestii YouTube'owej i w kwestii namawiania do skamu, ale Firebook nie poprzestał na tym. On też okrada i oszukuje, więc zapraszam na Discorda do niego, na Discorda, Discord się nazywa Skamerzy Firebuga. No i mam tutaj parę informacji o kradzieżach i nielegalnym sprzedawaniu broni, nie wydawaniu zakupionych broni. I słuchajcie, tak. Zacznijmy od tego, że parę tygodni temu. No może miesięcy, do miesięcy, parę tygodni do miesięcy, e, do paru miesięcy Firebook wprowadził sobie na Discorda coś, co było skopiowane od naszego Discorda, czyli funkcja seller, czyli to jest taka osoba, która może sprzedawać bronie za pieniądze, czyli za złotówki. Jeżeli ktoś ma taką rangę, zakupi taką rangę na Discordzie, będzie mógł sprzedawać, wystawiać swoje oferty ze sprzedażą broni za złotówki. Chociaż to też jest łamanie regulaminu, ale dlatego to kosztuje, dlatego trzeba zapłacić za to, żeby, żeby była mniejsza ilość tych osób. I słuchajcie, on to podłapał od nas, bo my to chcieliśmy stworzyć, podłapał od nas, my to już mieliśmy wcześniej na u siebie na Discordzie w Fortnite swoją drogą zachęcam do wbicia. I on to podłapał za 80 zł chyba miesięcznie, ustalił taką kwotę, jeżeli ktoś mu zapłacił 80 zł miesięcznie, będzie mógł sprzedawać za złotówki. Ale on się szybko z tego wycofał. Parę osób kupiło, między innymi taka jedna osoba, y, czyli Mizuk, zak zakupiła u niego sellera, ale on w połowie miesiąca, no to nawet połowa miesiąca nie było. Y, po prostu wycofał się z tego, bo jego tam powiedzmy braciszek zaczął y, sprzedawać. No i on się wycofał z tego. I pozabierał wszystkim sellerów. No i tu się kwestia nie kończy, bo nie chciał oddać pieniędzy, i z tym zgłosił się do mnie Mizuk. Ja też z nim trochę porozmawiałem. Tu wszystko będziecie mieli aktualnie na screenach. Zaraz ja wam te screeny przeczytam. Eee, zobaczycie sobie te screeny i zobaczycie, jak wygląda w kwestia oddawania pieniędzy przez Firebuga za zakupionego sellera. I to pewnie nie tylko jemu, bo tych osób było więcej. Dlatego zobaczcie. Więc przyjrzyjmy się tym screenom, tutaj Firebook pisze do Mizuka, że chyba usuwam Sellera. Mizuk odpowiada, że upa, chcesz, tylko musisz poczekać aż aktywne dobiegu końca, żeby się z umowy wywiązać, chyba że jakoś inaczej e, te pozostałe dni zadośćuczynisz. No to tak, tak trochę e, żartobliwie napisał, no e, Firebook odpowiada, no coś zrobimy, ile chcesz e, zwrot za 20 dni sellera. przypominam, że miałeś chyba za 60-50 całość, no, i tutaj Mizuk odpowiada, że no 50 chyba za całość trzeba policzyć, że 20 dni Selenia, bo on tam miał jeszcze przedłużonego na 2 miesiące, i tutaj wypisuje, pozostało dajemy na to 45 dni, zaokrągli w dół. No, i tutaj Firebook odpowiada, nie może być 20, i tak zarobiłeś. No, i przechodzimy do następnego screena. No, i tu Mizuk bardzo dobrze odpowiedział, że nie chodzi o to. E, że zarobiłem tylko dotrzymanie umowy, możesz poczekać, e, możesz poczekać, aż mi minie termin. On powiedział, rozumiem, przepraszam, wysłał taka sytuacja, ile chcesz, i tutaj fast, żeby odpowiedział. E, no napisałem, w, w zaokrągłem 35, wychodzi ek, może zjeść do 25, e, na 2. I tutaj się targuje już o zwracanie czegoś, zobaczcie, tutaj się targuje o zwracanie czegoś, Mogę dać SES, bo pisałem dokładnie do 2 kwietnia. 50 zł było w przeliczeniu o 2 miesiące, nie miesiąc. Tak i zostało przedłużone. E, a pierwszego seleja miałem do końca lutego. No i tutaj jakieś tam daty są. E, I tu mi się nie zgadza i oni się tutaj kłócą. E, mówię ci, że nie, teraz mam, mam czasu skorelować poszukam tam innych wiadomości, dobrze. Tyle ci pisałem, 30 zł daję. I tutaj się tak no, jak targował, długo miałeś, długo seleja i... E, żałowałem ci e, nieważne ile miałem ważna jest właśnie tutaj umowa ważna jest umowa e, i tutaj właśnie pisze, że tam e, może być 30 jak poczekasz jeszcze tydzień jakoś, czy tam 6 dni normalnie za zrywanie umowy powinno się karę płacić no i dobrze tutaj napisał Mizuk e, następnie on odpowiada nie, 30 zł daje bo to jest niesprawiedliwe. zobaczysz, łącznie chym90, jeszcze 30 zwrócić. No, no tutaj, że tak wiecie, no. Tak jak typowy dzieciak. Niesprawiedliwie e, jest łamanie umowy, właśnie bardzo dobrze odpisał. E, trzeba było nie zawierać umów, których nie masz zamiaru dotrzymać. Proszę nie robić ze swoich słów papieru toaletowego i nie zapłaciłem łącznie 90, tylko 80 plus 50, za pierwszego zapłaciłem, zapłacił 80, za drugiego 50, w tym ten drugi miał trwać 2 miesiące, trwa jak do 14 dni. Dobrze to ile złotych daje ci to e, trzeba 5, tutaj wychodzi 35, dobrze, płacę i tyle, ale już i tutaj dalej przechodzimy. Mm, dobrze płacę ci tyle, już nie masz Angisela. Być, jakbym miał typem donation PSC, tutaj tam odpowiada. E, a sprzedają kody 35? No właśnie nie sprzedają, kody sprzedają. To brakuje 5, jakby powiedzieć, Ek, ja mam pytanie, jesteś no. E, no i tutaj dalej odpowiada. Mm, nie ma OK BTW, kiedy e, wpadyś mam się spodziewać spokojnie. Wkrótce, no to już parę dni później, już jeden dzień później. I tu cały czas e, spokojnie wkrótce, jestem spokojny, po prostu pytam. I tutaj dwa dni później. E, nie chcę mówić, ale mam nadzieję, że będzie to trwało nieskończoność. Jak poczekasz, tutaj on czeka. E, weekend to coś tam pisze w sumie. E, dużo się nie stanie, słowność. Czyli że osoba jest słowna, no to pewnie wiecie o co chodzi. No i tutaj dalej. E, nie chcę mówić, ale mam nadzieję, że nie będzie to trwało w nieskończoność. Tutaj to już mówiłem, to było wcześniej, w sumie to, to też mówiłem bo widzę, że się z tym pogodzić nie możesz, tak, ale nie napisałem do kiedy mam czas, rozumiem jakbym się spóźnił, kupię ci PSC i tu Mizuk pisze Chłopie, z utraty Seleja, z utratą Seleja się pogodziłem, ale z umów trzeba się wywiązywać. Czyli to Firebook nie wywiązuje się z umów i nie oddaje pieniędzy, czyli to jest zwykła kradzież i to nie po miesiącu. Mam dupie te kasy, ale po prostu ten, ten, Ty się dziwisz, każdy normalny u pluje jeszcze szczenność oszczędność koszty. No i tutaj później chłopaki się dogadali, że Firebook wpłaci te pieniądze na cel charytatywny. No i Mizuk nie dostał potwierdzenia, że wpłacił. Mizukowi tutaj, jak tam było wcześniej gdzieś napisane, miał 35 zł wpłacić na cel charytatywny. No i tutaj właśnie pisał temu Mizukowi, że tam te 30 zł wpłaci na cel charytetywny, tak do Mizuka mówił. No i później e, ja tutaj pisałem e, z nim, on pisze tutaj mi, że 35 zł e, ma wpłacić, czyli już inaczej tutaj pisze. I tutaj jeszcze do mnie e, inna osoba pisała, czyli moderator e, Borsuk. I on tutaj pisze, że e, w każdy, O, 5 zł na cel charytatywny, czyli coś tu, jakieś niezgodności są tu, 5, tu 30, 35, czyli według y, mojej dedukcji sądzę, że w ogóle te pieniądze nie zostały wpłacone czyli po prostu to była zwykła kradzież. I na tym przykładzie pierwszym y, macie jasno na papierze ukazane, jakim Firebug jest złodziejem. Dobrze, ale to nie wszystko, przejdźmy dalej. A teraz zapoznajmy się z innymi materiałami, które podesłał Mr. ISO, czyli były, już były prawie najwyższy admin, czy tam jakaś wyższa osoba w hierarchii na serwerze Firebuga, czyli Mr. ISO. No i poczytajmy, co on tutaj do nas napisał. Wiesz, że niektóre osoby nie dostawały już, w przez kilka miesięcy, które zakupiły w jego sklepie. Czyli no to tak jak mówiłem, to była kradzież związana też z. Broniami, które Firebook sprzedaje na swoim serwerze. I dalej sprzedaje to, i dalej oszukuje osoby. Nie dostawały przez kilka miesięcy. Tutaj zobaczcie, jak potraktował te, tego, mis mister Iso e, po tym, jak, no, parę dobrych miesięcy przepracował właśnie u niego na serwerze. No i tutaj też macie, już wam pokazuje te screeny. Siema, i tutaj jest pokazane, że e, piszą do niego osoby, które e, nie dostały te broni, które kupiły za donaty, czy tam za. Za dziś, o tutaj myślę, że do dziś nie dostał. Tu tak samo. Kolejna osoba. Eee, tutaj macie dowodzik, że eee, to, to, to jakiś taki ten e, memik. E, traktowanie innych. I teraz odnośnie traktowania innych. Zobaczcie. Ja tu wam te podejście. Skryjny. Możecie sobie e, zatrzymać, poczytać. Jak traktują moderację. Jak traktuje on inne osoby, no ze, ze swojej ekipy na serwerze. No mamy tu też rozsyłanie zdjęć były moderatorki, też chodzi grę oczywiście bez jej pozwolenia, nie do złamanego grosza choćby na nagrody w turnieju 1 vs 1, e, na wiadomości za pieniądze z chcemy przekazać na współpracę z innymi oraz rozbudowę Discorda, to od razu nie. E, I tutaj mamy jeszcze jak e, ktoś inny Zobaczcie, tutaj pisał, że to wszystko Marcel wymyślił, czyli, jakby taka druga osoba, która służyła ten Discord. Ale przejdziemy zaraz, że wymyślił, że 80 zł kosztuje. No, sele, a to w ogóle wszystko. On zakładał ten pomysł cały z tym sellerem, tak jak mówiłem wcześniej. Jeszcze nie chciał. A tutaj on chciał mi przeprosić, bo tutaj kazał też mnie szpiegować. Zobaczcie, wchodzić i co ja myślę o nim. Tutaj też macie dowody, screeny na to. Zobaczcie, przeanalizujcie. Kazał po prostu wchodzić Mr. Isso na kanał ze mną, na jakimś innym koncie, no i szpiegować mnie, co ja myślę o nim, no i wszystko wysyłać do niego. Proste. No i to w kwestii tyle Mr. Isso. Przejdziemy dalej. I teraz odnieśmy się do tych całych kradzieży. Okład wiele osób, które zakupiło sellera, nie oddał im tych kwot, bo im po prostu zdjął. E, następnie sprzedaje w sklepie, nielegalnie oczywiście, na Discordzie bronie i sprzedaje to jeszcze z tym e, faktem, że nie rozdaje tych broni, czyli nie wydaje, czyli po prostu okrada swoich widzów, własnych widzów, którym im pokazuje te sposoby na skam, on ich jeszcze skamuje, czyli okrada. No. Ręce opadają. Na, następnie, nie szanuje swojej administracji, tak samo teraz wiele administratorów z jego serwera przychodzi mi, pokazuje mi, jak on ich traktuje, w ogóle zachowuje się jak... Ten serwer byłby stworzony po to, żeby on tylko zarabiał. Wyzywa innych, nie szanuje moderacji, przede wszystkim nie szanuje osób, które mu pomagają. Te osoby się starają, pomagają mu stworzyć serwer, a on tych osób nie szanuje. Dla mnie to jest dziwne, no i niemoralne. Więc słuchajcie, Podsumujmy sobie wszystko. Po pierwsze namawianie do oszustwa, czyli oszukiwanie na filmach, skamowanie innych na filmach, nagrywanie filmów o tym. E, oszukiwanie swoich widzów, czyli kradzież ich pieniędzy, czyli jeżeli jakiś widz zakupi u niego broń, on jej po prostu nie daje. Albo e, sprzedaje to broń w bardzo zawyżonych cenach. E, następnie łamanie regulaminu Fortnite, czyli sprzedaż broni łamanie regulaminu Fortnite'a, czyli e, wymiana, oszustwo podczas wymiany. E, następnie mamy też złe traktowanie swojej administracji, e, oszukiwanie swojej administracji, wykorzystywanie swojej administracji, e, tak jak mieliśmy wcześniej na screenach. E, okradanie też z sellera bardziej, bardzo dużej ilości osób. Znaczy, no takiej większej ilości osób, ale na większe kwoty, o. Nie takiej gigantycznej ilości osób, jak ono szukuje codziennie na filmach czy coś, ale też duża ilość osób i to na większe kwoty pieniężne, tak jak tutaj Mizuk na przykład. No i cóż, to by było na tyle. Może pojawi się jeszcze jakiś materiał odnośnie niego. O, jak coś jeszcze mi się uda nagrać, złapać? No ja wam dziękuję. Za oglądanie myślę, że Wasz pogląd w, w, w jego stronę się zmienił. No i teraz możecie już napisać jakiś komentarz, skomentować, zostawić łapkę w górę, w dół, jak wam się podobało. No i dzięki, do kolejnych, cześć.